Witam. Witam. Ja jestem Garanil, a to jest Bitwa o Westnot. Kampania Wolność, misja trzecia, część druga. I chciałem od razu przeprosić za to, za końcówkę ostatniego odcinka, ze względu na moje gapiostwo. Odcinek się skończył nagle, tuż przed zapisem, tak bez słowa, ze względu na to, że zapisałem pod dwójką, a pod tym samym klawiszem miałem przypisany skrót klawiszowy do tego, aby program nagrywający przestał rejestrować to, co się dzieje. Także już przepraszam, już to naprawiłem, nie powinno być takich rzeczy w przyszłości. No i wracamy do 10 tury. Jak pamiętacie, sytuacja jest trochę niewesoła, bo jestem okrążony ze wszystkich stron, nie tylko ja. No i pierwsze, co zrobimy, to wspomożemy sojusznika. Na szczęście zbliża się noc, także będą bonusy do obrażeń. No, niby fajnie, ale też nie fajnie, bo to oznacza bonus do obrażeń również dla przeciwnika. No i no, trzeba ich zacząć zabijać, bo co innego. Tylko teraz kogo i w którym momencie? Myślę, że tutaj dobijam. Dalej, tutaj tego trolla spróbujemy zrobić mu krzywdę. Oczywiście nic się nie stało, Polacy. No jak żeby inaczej. Myślę, że mamy szansę, żeby go zabić. Myślę, że też sobie zrekrutuję parę kolejnych jednostek, no bo trzeba. No i Baldrasie, jakbyś był łaskaw mu przydzwonić, tylko tak porządnie. Jeszcze go raz. Dobrze. I jeszcze to. Dobra, koniec. Na razie tak, wróg ma widzę 7 jednostek. Ja mam więcej, o dziwo, także chyba jest całkiem nieźle. No i patrzymy, czy przetrwamy kolejną turę. Widzę, że niebieski odważnie. No i teraz to kolej orków. Tutaj widzę krytyczne pudło. No, krytyczne pudło. To już było niemiło trochę. No i te jaszczurki teraz też będą podchodzić. O, niedobrze. Nie. No cóż, trudno. No i Relana jest prawie martwa. Też niezbyt dobrze. Te jaszczury zaczynają mi grać na nerwach. Co my tu możemy zrobić? Najbardziej oczywista rzecz, tak? Przyzwonię mu. Dobra, teraz tutaj. No, mam nadzieję, że Relana przeżyje kolejny... A nie, nie musi przeżywać kolejnej tury, bo go zabije. Dobra. Dobra, nie było tematu. Naprawdę? Krytyczne pudło? Teraz tutaj zrobimy krzywdę. Myślę, że od razu to dobije. I tutaj wystarczy to. Natomiast tutaj jeszcze go raz i nory z maczugą. Przepraszam, trochę kaszel męczy. No i tutaj myślę, że się zabunkruję. Będę czekał, co się wydarzy dalej. Na razie sytuacja jakby się ustabilizowała. No i kończymy.
No dobra, Relana jest chwilowo chyba bezpieczna. Zobaczymy jeszcze co orkowie zro... No cóż. Już po mnie, czy kiedykolwiek będziemy wolni. A patrz się, awansował dziadu. No ja oczywiście się cofnę, bo to jest nie do pomyślenia. Żeby się takie rzeczy tutaj działy. Byłbyś łaskaw go zabić, proszę. I teraz tak, co my tu możemy zrobić? Jeden trup. Drugi trup. Teraz Harper niech się popisze. Trzeci trup. Dobra, teraz tak. Dobijaj. Teraz tutaj inoworys. Inoworys. No i tutaj myślę, trochę ryzykownie, ale jednak dobijemy. Baldrasa już raczej nie zdołają zabić, jest ich za mało. Mam tylko nadzieję, że Ralana to przeżyje tą turę. No i kończy, koniec. Koniec. Żywotny ten chłop. To było odważne, ale bardzo głupie ze strony tego trolla. Chyba zapomniałem o tamtym chłopie. No, zapomniałem. No i... No, seria pudeł, przynajmniej tyle. Dobra, ja bym chciał tutaj awansować. Mogę? No. Dawaj, Harper, jeszcze go raz. Tutaj zajmiemy wioskę. Ten ma więcej doświadczenia. No, dobra. Tutaj. Tutaj. Tutaj idziemy w las. Tego trzeba zabić. Ładnie. No i idziemy odejmować wioski przeciwnikowi. Tutaj tego chłopa, mam nadzieję, że on to przeżyje. Czy ja tu mam jeszcze jakieś jednostki? Nie mam, to czeka. A nie, jeszcze Trapper. No, on też nie ma specjalnie wioski, w której mógłbyś przezimować. Myślę, że tutaj go damy. Muszę zabić orków, a potem trzeba się ruszyć w stronę jaszczurów. Bardziej, że teraz jaszczurki mają dużo kasy, to sobie tworzą wojska na potęgę. A ja tracę kolejnych ludzi. Naprawdę nie lubię jaszczurów. Nie lubię jaszczurów, nie lubię smoków. Dobra, nie lubię orków. Mógłbym tak jeszcze wymieniać długo, czego nie lubię. Trochę tego jest. Na razie zajmiemy wioski. Tutaj będę walczył. Tutaj zajmę miejsce. Nie podejdzie. Baldrasem się wycofam do tego, do zamku, żeby nająć jakieś wojsko. Tego orka trzeba zabić.
Harper będzie czynił honory, byłoby najlepiej. No tutaj myślę, że się na razie zatrzymam. No i koniec tury. Ten Trapper bardzo śmiało sobie poczyna. A ja nie lubię szczurów. Dziadostwo ma po 4 ataki. Nie patrzy, tylko zabija, no. Szczerze powiedziawszy, mam obawy, czy uda mi się to wygrać. Myślę, że są nawet uzasadnione. Przywołamy sobie paru rozbójników, oni są najszybsi, to szybko dobiegną na miejsce. Tutaj będę się bronił. Tutaj myślę jeszcze też. Natomiast tego orka to trzeba zabić. No, Harpe, pokaż, co potrafisz. Dalej, i tutaj też lecimy tego orka. No, Baldras, myślę, że go ruszę na północ, bo już muszę zacząć iść też w tamtym kierunku, a nie bardzo mam jak w tej chwili. On zginie. Kończymy turę. Może nie. Dobra, nie jest chyba tak źle. Albo i jest. Jak ja zdołam dotrzeć do tego jaszczura i jeszcze go zabić w ciągu... Ile mam czasu? 10 tur? Może być trudno. Zajęte. To tutaj teraz walczymy. Nie jest źle na razie. Jak dalej będę trafiać, to nie będzie źle. Myślę, że tutaj... Pewnie i tak go ten jeździec zabije, ale cóż, coś tam... Coś robić trzeba, nie? I tutaj myślę, że już zacznę się wyprawiać na północ. Powolutku. No wiem, że wystawiam teraz Baldrasa na strzał, ale jakoś muszę tam wysłać jakieś silniejsze jednostki, a wszyscy mi uwrzęźli na froncie południowym. Znaczy nie, wschodnim. No jakby tego nie nazwać, to utknęli na dole. Silne bydlęta, no. Nie no. Przepraszam. No, oczywiście. No, chyba tego tak nie zostawię. No tak, dokąd on sięga? Tak sięga, dobra. Dalej, tutaj... Myślę, że się zabunkruję po lasach. I poczekam, aż oni sami do mnie przyjdą. A tutaj to standardowo, lejemy.
No cóż, trzeba osłonić sojusznika. Pozajmujemy wioski. No i zobaczymy, co będzie dalej. Jednego podłego jeszcze na mniej. No i się przerzucają czasami, a nic z tego nie ma. Tak myślałem. Ktoś jest łakomy na awans, widzę, blisko ma. No, jeszcze jaszczur drugiego poziomu, no pięknie. No cóż, Harperowi by się awans przydał. Jak daleko oni sięgają? No, sięgają trochę, ale... Dobra. Ryzyk, fizyk, matematyk. Dobra, jeżeli ten zabije... Tak. To próbujemy tutaj też zabić. No nie wyszło. I nogorys. Lej go w mordę. Porządnie mu przyzwoń. Baldras, no. Ech. Jeszcze go raz, dobrze. Celniej proszę, przyzwoń. Tutaj stoi, no co innego ma do roboty? Dobra, no i czekamy. Dobra, pudło, przynajmniej tyle. Nie! Kurde! Przynajmniej zabił go ten weteran zamiast tego młodego wilka, który czeka tutaj na awans. Ale tu dłują, naprawdę. Dzisiaj to jakoś wybitnie. Co to się dzieje, że takie pudło? Wiem, że to jest ryzykowne, no, ale Harper potrzebuje doświadczenia. Może nawet uda mu się awansować. Także no, trochę ryzykuje. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał w nieskończoność tury powtarzać, a niestety na to się właśnie zapowiada. Dlatego trzeba zabić, koniecznie. Nie może awansować. Proszę, zabij go. Dobra. No i idziemy ku północy. Inogo rys. Inogo dwo. Inogo try. Inogo... Inogo nie trafiłech. No. No ale jednego nie można chłopom odmówić. Odważni są. Teraz nie rozumiem logiki komputera. Mógł się rzucić na Harpera i go zabić, ale rzucił się na chłopka w wiosce. Jest to tak lekko bez sensu.
dobre. Zostało mało czasu trochę. Także staramy się to kończyć. Jeszcze potrzeba jeden cios. No dwa. Dobra, i Harper ma nawet awans, no proszę. Harper jest uciekinierem. Nice one. To już prawie koniec orków. Tutaj myślę, że dalej będziemy walczyć na co innego w roboty. Inogorys. No przyzwoń mu. Porządnie. No. Baldras. Jak można chybić moje cztery ataki? Tak poważnie, proszę cię, no. No. Tak ma być. Tak ma być. Dobra. Tak ma być. No, jeszcze fajniej. Harper może nie awansuje, ale... I tak... Zabił, zabił. Blisko awansu, blisko. Wystarczająco. Close enough. Dobra, tutaj... I bijemy. Baldrasem będę się musiał cofnąć i nająć trochę wojska, tylko czy w tej chwili jest jakiś sens, żeby najmować wojsko? Jestem trochę daleko, zanim jednostki mi przejdą to mnóstwo czasu. Nie wiem, czy to wygram. No dobra. Lecimy. Przynajmniej tyle, że mamy 3 awansowane jednostki. Może niedługo nawet będą 4. No jednak kogoś tam trzeba nająć. To prawda, uziemię relane w ten sposób przez jedną turę, ale... No po prostu... Potrzeba mi... Szybko wojska. Serio. No trudno, najwyżej go stracę. Boże, jak ja mam go zabić w 5 tur? O, no super. Sytuacja jest cokolwiek niesprzyjająca. No tutaj, no przydałoby się, żeby awansował, więc... No, jest sokol oko do awansu, to całkiem nieźle. Jeszcze. Dobra, trup. Tutaj idziemy. Jeszcze sobie najmę paru rozbójników, bo naprawdę czarno to widzę. Więc będę tam potrzebował szybko dużo wojska, a tam oni mają tylko po 2 ataki. To jest mało. Za mało. Nie mam czasu na walkę tutaj, no. Kończymy turę. Jeszcze na drugie szczury mają tyle wojska. Jak ja się tam przebiję? No jakoś trzeba.
tym lecimy. Jak najszybciej. Przez łąki, pola, lasy. Jak na skrzydłach. I tak się okaże, że nigdzie nie dobiegnę, ale taki szczegół. Inogo rys, Inogo 2. Teraz już chyba nie będę ruszał, bo on przecież wygląda, jakby zaraz miał kopnąć w kalendarz. Kończymy turę. Dobra. Chyba nie jest źle. Dobra. Nieważne, cofam to. Jest źle. Przecież... No i dobra, będziemy próbować co innego. Zadowolony z postawy, jaką prezentują moi żołnierze. Za długo się bawiłem z tymi orkami, za dużo czasu mi to zajęło. Kończymy turę. Muszę się przebić przez tych trzech. Nie mam pojęcia, jak to zrobię. Jeszcze nie ma awansu, ale może on awansuje, byłoby fajnie. Takiego wa... O, fajnie. Dobra. Inogo rys. Inogo 2. Dobry. To jeszcze tego zabić, proszę. Zabić go. Dobra, kończymy turę. Jeszcze nie jest źle, bo jeszcze ta tura i jeszcze następna. Dawaj, Harper, zabij go. Mam szczerą nadzieję, że ten głupi jaszczur, ten u góry, wyjdzie z zamku i ja dzięki temu będę mógł z nim walczyć tutaj w otwartym polu. Znaczy no, otwarte pole to jest... Ojejku, nie tutaj. Otwarte pole w tym przypadku to pojęcie względne. No ale... Co innego. No, ja nie muszę tego chyba komentować, prawda?
No cóż. Dobra. Inogorys. Idziemy do przodu. Zwarci, dzielni i gotowi. No i co? No trzeba się zapisać i mieć nadzieję, że jakimś cudem się to uda. Tak. Kończymy turę. Mam jedną turę, żeby go zabić, a nawet nie mam pojęcia, czy do niego dojdę. No super. Naprawdę. Przepraszam, nie to, nie ten zapis, przepraszam bardzo. Ostatni zapis, czyli trójka. Zasłonię ją baldrasem czy coś. Teraz, no, przepraszam wszystkich, którzy są mało cierpliwi, ale chyba wygląda na to, że będziemy wczytywać do ustr śmierci, tak żeby ten dziadowski szaman jej nie trafił. No, na szczęście się skupili na nim, to... O, fajnie, wyszedł, fajnie. Fajnie, wyszedł, fajnie. Podoba mi się, jestem za. Jestem za. To teraz zapiszę grę, bo naprawdę to musi się udać, to musi wyjść, to nie ma opcji. Inogorys. Bić go w mordę. Krzywdę mu zróbcie, błagam was, zabijcie go. Kończyć go. Kto go skończy, temu piwa nigdy nie zabraknie. No. Baldras. Coś mi tu poważnie nie pasuje. Na broni tych orków były znaki kuźni Armii Królewskiej. Relana. Ano? A złote monety w ich sakiewkach wyglądały na świeżo bite. Baldras. Czyżby zatem najstraszniejsze pogłoski miały się okazać prawdą? Czy królestwo... Czy królowa Ashvier wysyła orków przeciwko własnym poddanym? Relana. Wygląda na to, że twoja misja dotarcia do Lorda Madoka nagle stała się jeszcze pilniejsza, niż nam się wydawało. Ja muszę tu pozostać, aby przygotować obronę Delwyn i Dalben. Ale ty ruszaj do Elensefaru, co koń wyskoczy. No cóż, premia w złocie zaledwie 32 sztuki do następnego scenariusza. A ja dziękuję wszystkim. Do widzenia.